Wykonaliśmy ponad 600 tysięcy telefonów. 113 tysięcy z nich zostało odebranych. 222 osoby powiedziały nam tak, a wśród nich był pan Władysław. Zadzwoniła dziewczyna. No i powiedziała mi, że będą omawiać sprawy, jak pomóc biednym ludziom, którzy nie mają węgla, nie mają ogrzewania i czy miałbym ochotę wziąć udział w takim spotkaniu w Warszawie. Dlaczego nie? Ja jestem pierwszy do tych spraw. Wiedzieliśmy o tym, że temat, który musi zostać wybrany na pierwszą próbę rozmowy w formie panelu obywatelskiego, to musi być temat, który będzie problemem całej naszej wspólnoty jako obywateli. Jak się pyta ludzi, co teraz jest przedmiotem ich troski, to kwestia kosztów energii jest absolutnie na samej górze tego. Zaczęliśmy od 4 dni spotkań w Warszawie. Pierwszy weekend to był weekend edukacyjny. Wszystkie programy wsparcia, które były do tej pory wprowadzane, nie miały na celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. Ludzie bez ekspertów to jest to, co mniej więcej mamy w badaniu opinii publicznej. Cudowność tej metody polega na tym, że on mówi, wszyscy jesteśmy w tym ważni. Ważny jest głos ekspertów, ważny jest głos ludzi, ważny jest głos decydentów i polityków. I w tym procesie próbujemy je połączyć. Przede wszystkim musimy ograniczyć nasze zapotrzebowanie na energię. Zawsze miało się gdzieś jakieś pojęcie o tym, że coś takiego jest, natomiast było bardzo dużo rzeczy nowych, które bez zwrócenia uwagi przez eksperta na dany problem moglibyśmy danego rozwiązania nie znać. Drugi weekend to był weekend deliberacyjny, podczas którego paneliści i panelistki rozmawiali już całe 2 dni o propozycjach rozwiązań przedstawionych przez ekspertów. W tej rundzie będziemy starali się spojrzeć na wszystkie rozwiązania. Mieliśmy konkretne zadania, pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć grupowo. Taki temat do omówienia. No to omawiamy. Wyciągamy jakieś wnioski, zapisujemy to wszystko i do następnej grupy. Bardzo dobrze było też zobaczyć, jak moje poglądy różnią się z poglądami innych osób. Mówimy o tej naszej próbie obywateli, że to była Polska w pigułce. Były reprezentowane wszystkie województwa, była zachowana równowaga między płciami, wiekiem. Paneliści byli z dużych miast i z mniejszych miejscowości i wsi. 3, 4. Piąte spotkanie było już spotkaniem zdalnym. Dzień dobry. Nie wszyscy mają możliwość połączenia się przez swój komputer, ale udało nam się przeskoczyć te problemy, sięgając po pomoc naszych zaprzyjaźnionych organizacji w terenie. Tutaj jest czas. Nie wiem, jakby to było. Gdyby nie pomoc pani Matyldy, to pewnie bym nie przeskoczył tego. Raczej popieram, kochani. Mówi się, że gdzie 2 Polaków, tam 3 opinie. My mieliśmy 100 Polaków i 100 opinii, ale nie były to opinie rozumiane jako 100, każdy ma inną, tylko to było paradoksalnie 100 Polaków, którzy mają 100 opinii czy 100 pomysłów, co do których na ogół się zgadzają. To wszystko jest w raporcie, który udało nam się rozesłać przed dniem spotkania podsumowującego do wszystkich zaproszonych gości. Na pierwszym miejscu w tym, co paneliści zgłaszają, pojawi się modernizacja sieci energetycznej. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że tyle osób odpowiedziało na to zaproszenie. Udział w panelu traktujemy jako obywatelską powinność. Dziękuję bardzo. Wierzę, że ośmieliśmy na tyle także polityków, że widzą, że sensowne jest pytanie ludzi i że w nieodległym terminie będzie tak, że być może to się stanie po prostu fragment normalnej procedury tworzenia prawa w Polsce i rozwiązań. Tak powinno być, że Senat, a może cały parlament zechce zasięgać ich opinii. To by było pewnie spełnienie jakiegoś marzenia, bo my jesteśmy tylko małym NGO-sem. No ale wykonaliśmy to, do czego są NGO-sy, to znaczy włożyliśmy głowę tam, gdzie inni nie włożyliby nogi nawet. Więc wykonaliśmy jakiś test, nie polegliśmy. I liczymy, że już po tym kaskaderskim wyczynie ktoś inny będzie chciał tym latać, pływać właściwie.